No i w trasę. Nie wiem, czy widzicie, 9,5 km w jedną stronę. Godzina 18 wieczorem, a mnie wzięło na rower. Aplikacja Mapy.cz i poszukaj spaceru w okolicy. Miejsca czy spaceru, są takie opcje tam do wybrania. Ogólnie mam takie szczęście, że wychodzę z domu 100 metrów, jadę jeszcze asfaltem i takie tereny. O, tutaj widzę jacyś obozowicze, namioty porozbijane. Nie wiem, tu jest jakaś agroturystyka czy coś. Może ktoś udostępnia po prostu turystom pod namioty. No ale ogólnie takie tereny tutaj są. Tutaj krówki się wypasają bardzo ładnie. Cisza, spokój. Trochę wytrzęsło mnie tymi kamyszkami, tą dróżką, ale już asfalcik. Pięknie. I widoczki. I cisnę dalej. Piękny krajobraz górski. Od razu lepiej wpływa na samopoczucie. Która jest 18.40, po 18.00 wyjechałem. Do 20.00 powinienem wrócić. Jeżeli będzie asfalt, a nie takie kamienie, no to dam radę. Na spokojnie. Dojechałem do takiej przeprawy przez rzeczkę. No, koła mi się zanurzą. Pewnie nogi też. Chyba przeniosę rower po tych kamyszkach. I proszę Państwa, na trasie jaki piękny stadion miejski. Stad Rzekomit. Stad Rzekomit. Nie wiem, jakoś tak. Jest to przy miejscowości Sotta. Światła są, neony. Więc jakieś lokalne rozgrywki się tutaj pewnie odbywają. Cała pięknie wykoszona. A mi zostało 5-4 km. A tutaj to jeszcze nigdy nie jechałem na tą miejscowość. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Ujechałem 5 km. A sapię i dyszę. Teraz pod tą górkę takim szutrem. Masakra. 18 godzina. Ale słońce daje piecze strasznie. Znowu musiałem podjechać pod kolejną górę. Masakra. Ale widoki przepiękne. No i nawet teraz lepiej widać tą rozkopaną górę. Chociaż pod słońce to nie bardzo. Tamtą stronę jest ogólnie pas morski. Tak za tą górką. Tak idzie za tymi ostatnimi górkami. Tam w okolicach Porto Vecchio widać może, tutaj. A tutaj strona gór. Jeszcze 5 km, czy ile zostało? Nie, 4300. No ale pod takie górki mam nadzieję, że już więcej podjazdów nie będzie. Ale mam również nadzieję, że może będzie fajny widok, jak lądują tutaj na drugiej stronie. Chyba za tą górką jest lotnisko Figari. Jak podchodzą do lądowania samoloty, może mi się uda fajnie to nagrać, właśnie jakieś lądowanie z bliska. Właśnie minąłem taką bramę. Jadę dalej. Wiem, że to nie jest teren prywatny, ale nie było żadnej tabliczki. Czasami gdzieś można takie spotkać. Też jest zwierzyna po prostu, nie wiem. Gdzieś już widziałem takie, spotkałem się. Gdzie normalnie ludzie uczęszczają, przechodzą przez te bramy. Trzeba je po prostu zamknąć. Nie ma tabliczki. Więc jadę dalej. Aha, już wiem po co bramy. Zbiornik. Jakieś ujęcia wody, coś takiego. I dlatego jest pozamykane, znaczy nie pozamykane. Nawet nie jest zamknięte tutaj na ten. Nawet nie jest zamknięte. Można. O, tutaj akurat jest z tej strony. To ja i zamknę z powrotem, tak jak było. O, śrubka, tak, także.
i można przejechać. Zamykam, żeby nie było. Prawdopodobnie będę tędy wracał, ale żeby nie tracić czasu, bo nie wiedziałem, że takie górki są tutaj, będę szukał innej trasy. Asfaltem będzie szybciej. A tutaj chyba najlepsze ujęcie kopalni piasku. Pół góry już rozkopane. Już chyba przechodzę nawet na drugą połowę. Słaniam ręką, bo strasznie słońce świeci. Jeszcze 19 godzina. Ruszam dalej. O, tutaj się już wybiliśmy na jakiś szlak z opisem roślinności. Znaki pokazują coś w prawo, coś w tamtą stronę, w którą przyjechaliśmy, a mapa pokazuje nam prosto, więc lecimy tędy. Jak zawsze swoje szlaki. Ogólnie chyba nie zwiedzę dzisiaj tego kościółka, do którego miałem dojechać, jest gdzieś tam w krzakach ukryty. Bym musiał zrobić to inaczej, innym razem. Na pewno trasy są idealne dla mojego motoru Royal Enfield Himalayan. Na pewno tutaj nim wrócę, prześledzę te wszystkie ścieżki. Rowerem też dzisiaj dość późno wyjechałem, bo po 18, to nie chce mi się tutaj wszędzie jeździć, wracać i badać tych terenów. No po prostu nie mam czasu. W tamtą stronę dojadę do drogi głównej i do Sotty będę miał kawałek. No a tutaj jeszcze to zobaczę. Widać, że chyba dziki się kulają jedynie. Ktoś tam spaceruje, ale jest zawiązane mocno na pieszo. Może ktoś się tutędy przedziera. Widać, że tu, tam dalej już jest taki piaseczek. No ale odpuszczam, za późno jest. Dzisiaj i tak w ogóle nie miałem kręcić żadnego filmu. Wziąłem tylko ze sobą telefon. Mówię, może pstryknie jakieś zdjęcia. Wyjechałem się przejechać, ogólnie dotlenić przed snem. Dopiero jak wyjechałem, stwierdziłem, że w sumie mogę coś nagrać. Nie mam żadnego stojaczka, nic. Więc to taki spontan. Może mi się uda coś z tego posklejać. To coś tam zobaczycie. Widoki są na pewno nieziemskie, dzika Korsyka. Lasy, łąki, pola, góry. Słońce zaraz się będzie chować za górą. Uciekam, bo zostanie mnie noc. No i tak jak myślałem, droga główna. Włączyłem już mapy Google. Pokazuje mi 18 minut do domu, 6-8 km. Więc lecę. Hej, przygody, do następnego razu.